Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak dokumentować architekturę w jednym podejściu, tak, po fakcie, gdy już mamy jakiś system, no i wasz klient na przykład z zachodu zamówił trochę papierów, żeby mu to zrobić, wiadomo, ale to jest bez sensu, ale również bardziej w kontekście w trakcie pracy nad systemem, jako pewne narzędzie kognitywne do tego, żeby w jakiś sposób uporządkować sobie myślenie o tym, o naszej architekturze, czyli w trakcie powstawania, coś, co nam powinno pomóc jako takie rusztowanie mentalne. Więc tak, na początku zastanówmy się, no bo siedzi sobie taki programista czy programistka, robi modułowe, komponentowe systemy. Robicie modułowe, komponentowe? I bardzo często moduł czy komponent to jest pojęcie czysto marketingowe, czyli wasz dział sprzedaży sprzedaje klientowi moduł na przykład faktur i moduł na przykład magazynowy. Jeżeli sobie nie dokupisz licencji za kilka milionów na kolejny moduł, no to on po prostu nie działa, nie jest załączony. Czyli if jakiś tam ifik w wersji prezentacji nie renderuje guzika albo robi, że jest disabled, ale generalnie pod spodem jest jedna wielka pulpa, prawda? Wspólna baza danych i tak dalej. Moduł to jest czysto pojęcie marketingowe. A co to w ogóle jest architektura? Chcę ją dokumentować, czyli co to jest architektura? Jak byście to zdefiniowali? To są takie trzy słowa, którymi generalnie wycieramy sobie gębę codziennie 15 razy, ale nikt ich tak naprawdę nie rozumie. Jedna z definicji architektury mówi, że architektura to są wszelkie decyzje, których zmiana jest kosztowna. Na przykład. Inna definicja, że architektura łatwo ewoluuje, agile'owa architektura łatwo może być zmienialna, nie wiem, czy ktoś coś takiego widział. To może od innej strony. A kto to jest pan czy pani architekt? Kto to taki jest? No różnie. Czasem w niektórych firmach to jest taki awans, który dostajesz zamiast podwyżki. Prawda? Jak już zarabiasz tam wiadomo ile pieniędzy, już kolejne parę tysięcy ci nic nie zmieni miesięcznie, a to, co się liczy, to szacunek ludzi ulicy, prawda? Przychodzisz do babci na obiad w niedzielę, mówisz, jestem architektem, no i to już wiadomo, jedz pierogi, masz dokładkę, nie? W innych firmach architekt to jest taka emerytura programisty, jesteś po 30, już masz zwyrodnienia nadgarstków, kręgosłupa i wszystkiego, więc tak sobie siedzisz i sobie tam rysujesz prostokąty i rzucasz tam, żeby robili, nie? W niektórych firmach to jest powód do dumy, to są ludzie, których się nosi w lektyce, w innych firmach to są ludzie, których się wyśmiewa, leśne dziadki, które nic nie potrafią zrobić. Bardzo to zależy, także to słowo jest niedookreślone. My tutaj będziemy chcieli podejść trochę coachingowo do tego wszystkiego, kim jest architekt, mianowicie zajrzymy mu troszkę do głowy, on tam ma kawałek mózgu prawdopodobnie, i zastanowimy się, jak rozumuje architekt. Przykładowo, że jeżeli architekt ma do wyboru dwie opcje, A lub B, ja nie wiem, czy A lub B to jest wybór bazy danych, wybór frameworka i tak dalej. Co wybierze architekt? Bardzo dobrze. Po pierwsze, on się zastanowi, zrobi dwa kroki w tył i zastanowi się, dlaczego w ogóle ja mam jakikolwiek wybór. To jest ciekawe, dlaczego istnieje wybór. Dwa, jakie są konsekwencje mojego wyboru. Trzy, jeżeli nie jest totalnym imbecylem, to założy, że się pomyli wybierając A lub B, więc zrobi tak, żeby pomyłka nie była bardzo bolesna, czyli żeby łatwo można było to zmienić, czyli się wyabstrahuje od tej decyzji. Tak, przykładowo, jak jest lepiej, na poziomie już kodu, jak jest lepiej reprezentować datę? Jako ilość milisekund od pewnej epoki, czy jako rok, miesiąc, dzień, minuta i tak dalej? Jak jest lepiej? Nie wiem, do czego będę tego używał, więc geniusze w Java zrobili klasę Java Util Dates, prawda? To taki żart, że ona jest słaba. Ale generalna idea, tak? Odsuwam tą decyzję na później, ukrywam to. Dobrze, więc taki architekt czy architektka ma czy co jakiś czas jakby wypalenie zawodowe, dostaje dofinansowanie, sobie jedzie na wyspę i sobie zaczyna odpoczywać. Ja często zadaję takie zadanie jakby na warsztatach, gdy wchodzimy w pierwszy dzień, że narysuj mi architekturę twojego systemu, jak on teraz wygląda, bo chciałbym zobaczyć, więc jaki jest poziom świadomości. No i ludzie tam bazgrzą jakieś tam prostokąty bez sensu. Bo nie mają empatii, czyli nie zastanawiają się, czego ten smutny człowiek, który będzie czytał te dokumenty, mój następca, czy zespół, dla którego ja to rysuję, czego on będzie potrzebował, na jakie pytania będzie szukał odpowiedzi. Tak? Niemiec kazał 15 stron dokumentacji zrobić, to się zrobi, tak? Ale nikt nie pyta, po co? Więc zmieniam troszkę treść zadania. Wyobraź sobie, że jedziesz sobie na wakacje i masz prywatny, egoistyczny interes, żeby narysować takie rysunki, czy napisać taką prozę, żeby nie musieli dzwonić do ciebie twoi następcy i pytać się, o co tam chodzi. Bo będą ci zawracać głowę i helikopterem prezes po ciebie przyleci, bo ma, nawet nie wiecie, że ma helikopter prywatny i cię ściągnie z tych wakacji, więc masz prywatny interes. Narysuj to tak, żeby oni mogli to zrozumieć i nie musieli już do ciebie dzwonić. No to jest zupełnie inne rysunki wtedy powstają.
Ciekawostka. Ja wam nie mogę pokazać tych rysunków, bo one są oczywiście objęte tajemnicą, więc pokażę wam rysunki z książki Simona Browna i tak się akurat składa, że wszędzie na planecie się są generyczne, pewne rysunki się powtarzają. Takie typowe wzorce, jak się zwykle dokumentuje architekturę. Więc tak zwana lista zakupowa. Mamy tutaj rzeczowniki, zwróćcie uwagę na strukturę tego rysunku, nie na treść. Mamy rzeczowniki zgromadzone wewnątrz innych rzeczowników. Równie dobrze mógłbym to wypunktować w Wordzie, by mnie miejsca zajęło, ale jestem architektem, to muszę coś narysować. Nie? Przyda wam się do czegoś taki rysunek, on coś wyjaśnia? To po co takie rysujecie? Inny rysunek, już mamy tutaj rzeczowniki odczasownikowe, już coś się dzieje, jakieś dużo beczek, ASP.NET nad tym wszystkim stoi i rządzi, prawda? Bo zatrudniłeś się jako programista .NET i nie wiesz, co tam jest, tu .NET, o, niespodzianka, nie? Także warto wiedzieć. Jakieś tutaj mamy już niepołączone ze sobą jakieś feature'y. To jest mapa lotów nad lotniskiem, taki wzorzec, czyli mamy tutaj pasy startowe, tutaj są te strefy kołowania, gdzie się na kręgi wchodzi, tam się podchodzi do pasa, prawda? Tutaj beczka w prostokącie, to jest jakieś ważne coś, tutaj trygon bermudzki. Już ktoś próbował pokazać flow w tym wszystkim. Kolejny, generyczna architektura. Mamy system, widać, że to inżynier rysował, poznajemy to po mostkach, prawda? To jest dobre dla konsultantów. Jak raz w życiu narysujesz taki rysunek, możesz go zawsze fakturować klientowi, to wejdzie, bo ten rysunek jest tak generyczny, każdy system ma logikę biznesową, niespodzianka, jakieś errory zbiera, jakiś scheduler ma, prawda? Każdy system da się opisać tym rysunkiem, czyli ten rysunek niesie zero informacji, gdyż redukuje zero niepewności w historii informacji Shannona. On nic mi nie mówi. Tak jest tak ogólny, że nic nie wnosi do tematu. Tutaj cieknące szczegóły. Log4j XML w centrum tej architektury. Widzicie to? Widać, że człowiek wycierpiał swoje 2 tygodnie, zrozumiał to. To jest jądro systemu. Log4j, prawda? Reszta szczegół. LDAP krwią wymazany jeszcze jest nie do końca ogarnięty. Bezdomne obiekty C-Sharpa. W Java to samo będzie. Czyli mamy już do poziomu klas, tutaj wszędzie C-Sharp jest napisane. Jakby ktoś nie wiedział, jak z programem C-Sharpa wchodzi, w C-Sharpie napisane. No to taka ważna informacja. Mamy już klasy, one są bezdomne, gdyż nie mieszkają w żadnej warstwie, w żadnym komponencie, nigdzie nie mieszkają. Nie mają metod. Klasa bez metod to jest niezgodne z paradygmatem pierwszym punktem, tak? Obiektowego, ale się nie przejmujemy. To jest mój ulubiony. Platformówka. Graliście w Mario Bros. Czy jakiś prehistoryk? Tak? Wskakuje ludzik, tutaj przechodzisz przez portal, tutaj dzidy go atakują, on się przeczołga. Calculation engine, przykład, A plus B równa się, żebyś wiedział, co kalkulacja. To żyje, zobaczcie, to jest informacja. I dynamika, i struktura, te strzałki, nie wiem, czy to jest przepływ danych, czy przepływ sterowania, bo to jest różnica, ale to nie jest ważne. Tutaj jakieś monety zbiera, wskakuje, to jest po prostu strzał by night. I to taki życiowy. Dwóch smutnych stormtrooperów sobie stoi. Jadę z kolegą na interwencję, dostajemy na klatę 500 stron PDF-a i reporting service, i na dzień dobry, i tak sobie stoimy, i tak stoimy, kiedy obiad. Nie dzwońcie do nas, jak macie takie to nie dzwoń. Nie robimy tego. Dobra. Więc możemy się śmiać, jak tego nie robić, a zadajmy sobie pytanie, no dobrze, fajnie, a jak to robić dobrze? I teraz wam polecę podejście z Simona Browna z książki. Ta książka teraz ma dwie części, bo ona się rozbudowuje cały czas. Pierwsza jest przegadana, nie warto jej czytać. Druga część jest konkretne, po prostu podejście do rysowania rysunków. Ja tu mam swoje pewne uwagi do tego, które też opowiem. Czyli fajnie jest, te wszystkie rysunki miały jakąś wartość, one niosły jakąś tam informację na jakimś poziomie. I teraz chodzi o to, żeby tylko zastanowić się, do kogo mówię i po co ja mówię. Czego będzie oczekował ten człowiek na danym poziomie, jakie informacje, na jakie pytania on szuka odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Jakie on zadaje pytania? I mamy tutaj w tym podejściu cztery poziomy, na których rysujemy diagramy. Ja wam później polecę jeszcze 5. poziom, bo to się sprawdza w dużych systemach. Na przykładzie zobaczmy. Poziom 4, idąc od góry, 4 poziom, diagram kontekstowy. Na tym poziomie mamy tak zwaną architekturę enterprise, tak? To nie jest architektura przedsiębiorstwa, to nie jest istotne, a to jest bardziej architektura przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwo robi jakieś przedsięwzięcie i na to i z tej okazji zwykle integrujemy jakieś systemy. Więc na przykład powstaje nowy system, to jest bardzo prosty rysunek, w środku jest czarna skrzynka, the system, tak? To, co mnie na tym poziomie architektury interesuje, to jego otoczenie, czyli jak on, ten system się wpisuje w aktualne rozwiązania w organizacji. To jest przykład, mamy system, gdzie z jednej strony są menadżerowie jakości, którzy piszą jakieś tam normy,
tak, zarządzają dokumentacją. Z drugiej strony mam na przykład personel medyczny, który musi przeczytać te dokumenty, potwierdzić, że przeczytał w razie rozprawy w sądzie, gdy ktoś będzie miał zgon w szpitalu, to trzeba sprawdzić, czy to jest wina, więc on potwierdza, że przeczytał albo nie przeczytał jakiś dokument. Podpisujemy to cyfrowo, żeby nie dało się mataczyć w treści. Niektórzy ludzie są wykluczeni cyfrowo, nie potrafią używać komputerów, więc bierzemy dofinansowanie na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, drukujemy im na papierze, więc wykluczamy ich jeszcze bardziej, ale to nieważne, gdyż z dofinansowania kupujemy sekcje aluminiowe urządzenia, dzięki których ich przełożony może odkliknąć za nich, że on to przeczytał. To tak, no i oczywiście jakiś smutny system kadrowy, z którego pobieramy dane o pracowniku, żeby wysłać im maile, SMS-y i tak dalej. Czyli generalny zarys, co to robi. Czyli widać ewidentnie, że jest to system do obiegu dokumentów. Z poprzednich rysunków, czy byliście w stanie powiedzieć, co to robi w ogóle? Do czego to służy? Taki rysunek oczywiście jest tak ogólny, że to dla programistów niewiele wnosi, to jak ładnie narysujemy zarząd, czy klient może sobie zobaczyć, jak tu pieniądze płyną wszędzie i po prostu dużo pieniędzy płynie. To, co nas interesuje, to jest bardziej w środku. Co się dzieje w środku? Czyli na trzecim poziomie będziemy dokumentować tak zwane kontenery. Kontenery, czyli techniczne pudełka, gdzie będziemy wdrażać nasz system, czyli architektura wdrożeniowa, tak? I tutaj możemy mówić o tym, że mamy na przykład serwery aplikacyjne w jakiejś technologii, jakieś repozytoria tylko do dopisu danych, bazy danych. Nie miałem beczki niestety w tym narzędziu, zrobiłem prostokąt. Jakaś cała korporacyjna infrastruktura kolejkowa, synchroniczna i tak dalej, czyli maszyny, pudełka, w które będę to wdrażał. Z drugiej strony mamy klienty, czyli aplikacje, których klienci używają, czyli rzeczownik męskoosobowy nieożywiony, klienty tu są. I mogę się zastanowić, a jak najlepiej składać widoki, bo pewnie robicie kompozytowe GUI, czy lepiej widoki składać na kliencie, ściągać fragmenty, czy na serwerze je serwować jakimś mikroserwisem wysuniętym, który je składa, czy może lepiej dać pośrodku cache z warniszem i cache będzie mi to składał po drodze, jak jest lepiej? No nie wiem, muszę zmierzyć. Muszę zmierzyć różne podejścia i idealnie byłoby tak to wszystko zaprojektować, że pomyłka, którą wiem, że zrobię, bo nie znam się, będę dopiero mierzył, policzę sobie, co jak jest lepiej, żeby mógł zawsze łatwo to zmienić. Tak, czyli mamy kontenery, na które wdraża mój kod. O, to jest taki typowy enterprise, natomiast ktoś zapyta, dobra, a co jeżeli ja piszę apkę na Androida? To też możemy sobie wyobrazić, że na przykład mój serwis, moje activity, czy coś tam jeszcze, nie pamiętam już, jest jakimś kontenerem, to jest tylko coś, co powoduje, że kod żyje w cyklu życia Androida, ale mój kodzik biznesowy, to są zupełnie osobne klasy, które tylko podpinam w te kontenery cyklu życia, tak? Żeby nie było, jak ktoś zrobił kiedyś nawigację samochodową w Activity w jednym. Wszystko. I rysowanie, i wszystko. No nie, to są kontenery. Przykładowo kasownik w autobusie ma trzy osobne komputerki, to są osobne kontenery, gdzie wdrażam ten kodzik. Architektura wdrożeniowa. I często jak jest jakiś korpo architekt, to on jest gdzieś na tym poziomie. Ma jakiś tam certyfikat Cisco, jeden i kilka. Jakiś Cisco Nazi, nie? I dla niego architektura to są, jak będę miał pudełka po kablami połączone, jak będę to skalował. I to jest bardzo ważna architektura. Nie mówię, że nie. Jest bardzo ważna. A dalej, to programiście jakoś zrobił. No i jest jakoś, wygląda to tak, jak wygląda jakoś, nie? Dobrze, więc i ten system kadrowy oczywiście. Dobra, to był trzeci poziom, kontenery. Wchodzimy w głąb na jeden z kontenerów, na przykład serwer aplikacyjny. Ten kontener na kolejnym poziomie, na drugim poziomie będzie miał komponenty. Komponenty, czyli pewne logiczne kawałki kodu. Jeszcze nie mówię o kodzie, na razie komponentach. No i teraz jest ważne pytanie, a co to jest komponent? I tutaj zwykle, jakbym was zapytał, to będzie... Są tutaj trzy typy ekspertów. Może się nie wydarzy, nie wiem. Żyję w paranoi, że wszystko wiem i byłem na szkoleniu i wiem, no, takie trzy typy ekspertów. No, trzeba się umówić, nikt nie wie, co jest komponent. Komponent jest guzik na ekranie, komponent to jest komponent w Springu, mapa, komponent. Umówmy się, że na przykład komponent to jest jednostka deploymentu, coś, czym ja żongluję przy deployu. Możemy się tak umówić, tak? I teraz moje komponenty deployuję na kontenery, czyli to, gdzie będę wdrażał, no idealnie byłoby, żebym miał tutaj swobodę, że mogę to w różne miejsca zdeployować. Oczywiście to wszystko zależy od technologii. No i przykładowo tutaj na serwerze, na kontenerze serwer mieszkają sobie takie komponenty. Komponent do obiegu dokumentów, że tam sobie tworzysz, przesuwasz go w kolejne fazy cyklu życia, katalog, przeszukujesz je i coś, co służy, żeby potwierdzać za innych, że tam sobie przeczytali. Zupełnie osobne, biznesowe kawałki wartości, gdzie jak jakiś komponent działa, to ma wartość. Mikroserwis, to też mogę się zastanowić, czy jak mam jakiś komponent, czy mi zależy, żeby go wdrożyć jako mikroserwis, tak, żebym go skalował, czy mi nie zależy i sobie to wrzucę w smutnego ERA jakiegoś i też będzie żyło w środku.
Tak? Mam tutaj swobodę, jeżeli odpowiednio zaprojektuję kształt komponentu. Dobra, ewidentnie widać, że to są zupełnie różne natury tych komponentów. Dwa z nich obsługują rozkazy. Zrób to. Tak, stwórz dokument. Oznacz, że jest przepis przeczytany, a inny zupełnie inną klasę problemów. Zaserwuj mi dane. Tak? Oczywiście inna postać normalna w bazie relacyjnej będzie lepsza i tak dalej, i tak dalej. Tu już CQRS-a widzimy, tak? Dobrze, ale wejdźmy w głąb. Czyli na pierwszym poziomie, na poziomie klas, będzie mnie interesowało, a jak ten komponent w środku wygląda, jaką ma wewnętrzną strukturę. Może to być ośmiotysięcznik, znany, lubiany, kochany, ale też, jeżeli kodzik jest tak mocno skomplikowany, mogę mu nadać jakąś strukturę wyższego rzędu przy mocy wzorca architektury aplikacyjnej, nie projektowego, tylko wyżej. Na przykład warstwową, tak? Dlaczego warstwy są dobre? Bo tak mówi tutorial do Springa. A to jest jedyny powód. Więc możemy się zastanowić, dobra, a jakie w ogóle, co ja mam do wyboru, jakie style architektoniczne ja mam do wyboru? Czy warstwy są dobre na wszystko? No zobaczmy, zróbcie sobie zdjęcie i powieście sobie tam gdzieś na lodówce w kuchni firmowej, bo to jest taki katalog, mam pewną klasę problemu i do niej styl architektoniczny, który będzie najbardziej odpowiedni. I warstwowy styl jest bardzo fajny, gdy mam problem hierarchiczny, czyli jestem w stanie moje przetwarzanie zamienić na hierarchię pojęć, hierarchię sterowania, to o tym sobie jeszcze za moment powiemy na tym przykładzie, tak? Ale nie czasem wcale mój problem nie jest hierarchiczny. Może zupełnie lepszy będzie na przykład pipes and filters, gdzie ja na przykład w warstwach wiem, że mam 7 warstw przetwarzania, typowy niemiecki system, 7 warstw minimum, a czasem nie wiem, może 2, może 15 i wtedy chcę mieć swobodę, czyli pipe i filtry chcę sobie poustawiać, tak? To jest zupełnie inny styl do innej klasy problemu i trzeba świadomie sobie wybrać, że dany komponent wykonam w takim stylu, a dany komponent w takim stylu. I w dokumentacji architektury to, co ja bym oczekiwał, gdybym robił jakiś audyt, czy bym wskoczył w projekt do utrzymania, to bym zadał pytanie. W jakiej architekturze jest wykonany dany komponent i dlaczego? Dlaczego? Mnie tak naprawdę nie interesują konkretne klasy w dokumencie, bo konkretne to ja sobie zobaczę w moim środowisku programistycznym. Przecież zobaczę, umiem to przeglądać, mam jakieś drzewko, nawet jak są pakiety, to nawet ma jakąś strukturę. Bardziej mnie interesuje dlaczego. Dlaczego podjęliście taką, a nie inną decyzję? Dlaczego wybraliśmy taki styl? To jest pytanie, które ja zadaję i które bardzo mnie interesuje, a rzadko kiedy widzi się na nie odpowiedź. Więc już o tym nie będziemy mówić, jest wiele styli różnych i tutaj z jakiegoś powodu, umówmy się, ten komponent miało to sens, że przyjął styl warstwowy. Realizuje proces biznesowy, który ma takie 4 kroki. Stwórz dokument, zweryfikuj go przez jakąś inną osobę, opublikuj go i zarchiwizuj go. Taki prosty procesik biznesowy. I teraz przyjmując, że warstwy mają sens, na tym poziomie klas będzie mnie rysowało nie konkretne klasy, tak jak mówię, tylko ich struktura, na przykład, że jest x warstw, dlaczego i co robi każda z nich. Weźmy sobie przykład, tak? Czyli mamy API. API, czyli usługi. Co robi ten komponent? Domena, to jest podejście z DDD, mówi jak on to robi. Teraz po co są warstwy? A po to, żeby je wymieniać, tak? Wymienili się kiedyś warstwę? Bullshit. Ja w jednym projekcie wymieniłem warstwę persystencji z powodów politycznych, gdyż było to zrobione na Sybase, a klient nie kupił, jak nie było na Oracle. No, trzeba przepisać na Oracle. To był powód polityczny. Normalnie się tego nie wymienia, bo po co by to było, po co to byśmy robili? No, z jakiegoś innego powodu robi. Więc zobaczmy sobie przykład kodziku, ten serwis aplikacyjny, tam stwórz dokument, zweryfikuj go. To jest tam klasyka, tak? Tutaj akurat encje mają metody, bo to jest DDD, czyli encja wie, jak się zachować, to jest agregat tak zwany. No i przykładowo, mamy opublikuj dokument. Lepiej API zrobić nastawione na proces, na czasowniki, czy lepiej na zasoby, na rzeczowniki? Jak jest lepiej? Ha? Jakie? Jesteście RESTful? Macie naklejeczkę na laptopie RESTful? Macie? Ja nie mam. Bo to zależy, tak? Jeżeli mój komponent gwarantuje, jego kontraktem ze światem jest proces, czyli ja gwarantuję, żeby zrobić flow dokumentu, są 4 rzeczy do zrobienia po kolei. 1, 2, 3, 4. 4 kroki, 4 czasowniki. Ale jak to się robi, jakie zasoby są potrzebne, to ja nie wiem. Ja nie wiem, bo nie rozumiem jeszcze tej dziedziny. Będę się uczył, będę pogłębiał rozumie. Ale równie dobrze może być tak, że ja mam gwarancję, ja wiem, jakie są zasoby, ja gwarantuję, że one będą, natomiast jaki jest proces, nie wiem, oddam go we władanie komuś innemu komponentowi. Tak? To jest zupełnie inny kontrakt ze światem. I czasem kontrakt zależy, co ja wiem, czego ja nie wiem. Pewnie czytaliście Wujka Boba, kiedy używać klasy, a kiedy używać struktury danych, tak?
klasy używasz wtedy, gdy zachowania masz stabilne, czyli wiesz, że jakiś interfejs się nie zmieni, ale struktury danych się zmieniają. A struktur danych używasz wtedy, gdy struktury są stabilne, czyli ona mi się nie zmieni. Na przykład człowiek w systemie szpitalnym, norma ISO normuje, że jest 500 tabelek w bazie danych. To się nie zmieni zbyt często, co kilkanaście lat się zmienia norma ISO w tym temacie akurat. Nie? I struktura danych tu będzie moim kontraktem. Ona jest stabilna. Zachowania są niestabilne, bo się różne rzeczy z tym robi. Nie? Tak samo tutaj. Niektóre komponenty mogę mieć nastawione na proces, inne na zasoby i to jest okej. Okay. I nie trzeba tutaj jakoś dogmatycznie podchodzić, że muszę mieć naklejkę koniecznie. To, co robią warstwy, dają nam hierarchię informacji. Spójrzcie, ja mogę na przykład na poziomie API powiedzieć, że mam pojęcie użytkownik i dokument. Inne komponenty rozmawiają ze mną, słuchaj, ten dokument ten użytkownik zrobił. Natomiast w domenie ja mogę mieć dużo więcej pojęć. Na przykład zamiast użytkownika w mojej domenie obiegu dokumentów ja mam pojęcie autor, weryfikator, menadżer jakości. Zamiast dokumentu mam różne fazy życia dokumentu na przykład. Tak? To jest coś takiego, jak macie reklamację. Składasz reklamację na laptopa, dostałaś numer reklamacji, na który dzwonisz i tam pytasz. Nie? I co? I pod spodem jest wielka tabelka w bazie danych reklamacja, która ma 15 statusów? Znaczy w słabych systemach tak jest, nie? Ale tam może nawet nie być tabelki ani klasy reklamacja. Tam jest przyjęcie towaru, wydanie towaru, zamówienie części zamiennych i one wszystkie mają correlation ID, coś, co je koreluje w tym procesie. Jeżeli mam warstwy, ja mam swobodę, bo na przykład w warstwie API opublikuję sobie pewne pojęcie, że ja tutaj mam dokument, ale w domenie ja mam swobodę, ja mogę to dowolnie zmieniać w czasie, bo nie publikuję swojego zasobu, publikuję tylko coś wyabstrahowanego. Tak? Mam tutaj dużo większe pole manewru dzięki temu. Więc warto byłoby się zastanowić, czy na pewno wykorzystuję warstwy na 100%, czyli to, co one mi dają. Bo teraz, jeżeli pójdziemy szerzej na poziom integracji komponentów, czyli architektura systemu, mam system złożony z komponentów, będę integrował. No to jak integrujemy? Zdarzeniami, bo one są sexy w tym sezonie, tak? Albo restowym i restem JSON-em, bo są sexy w innym tam narzeczu gdzieś tam, tak? Trzeba się zastanowić, co ja w ogóle chcę zrobić. Mamy coś takiego jak model kanoniczny. I tutaj jest uwaga, bo to może u niektórych wywoływać gęsią skórkę. Na przykład w typowym takim niemieckim pancerniku model kanoniczny to jest Uber baza danych. Jedna wielka baza. Widzieliście taki system? Nie raz. I ta baza jest sumą niezrozumienia każdego z kontekstów. Jest jedną wielką pomyłką, prawda? No dobra, więc idziemy w mikroserwisy, każdy już ma swój story, czy super fajnie. I starsi panowie od SOA, oni przez model kanoniczny rozumieją, czy integery są little endian, czy big endian, jak jest kodowanie stringów. No to są oczywiste tematy, tak? Natomiast to, co jest ważne, ten model kanoniczny dobrze zrozumiany, to jest model, którym wymieniają się komponenty i to nie jest model dziedzinowy. Tak? Czyli mamy tutaj zjawisko konescencji. Powtórzmy, konescencja. Konescencja. Bardzo dobrze. Znacie nowe słowo, możecie jutro wbić na Open Space'a i rzucić. Konescencja. Plus 20 do respect. Co to znaczy? A, było być na JDD. Na Wiki, jak sobie poczytacie, jest 7 rodzajów, możemy to po polsku przetłumaczyć jako splątanie, umówmy się, splątanie. Jest 7 rodzajów splątania i być może widzieliście takie systemy, gdzie niby mamy modułowość, bo mamy osobne mikroserwisy na OSGI ze wszystkim zrobione. Mamy pobierane encje, encje przepakowane w DTOSy, DTOSy w JSONy, JSONy tam w coś tam, nie? Jest modułowo? Bullshit. O, prawda jest taka, że jeżeli mamy konescencję, to zmiana w jednym module powoduje, że musisz rozkuć to, pozmieniać encje, DTOSy, JSONy, wszystko po kolei, rozkuć wszędzie, tam też pozmieniać i zaszpachlować, żeby nie było widać, tak? Czyli prawda jest taka, że zmiana w jednym module pociąga za sobą zmiany dalej. A mieliśmy mieć modułowość, przecież są DTOSy, eventy i JSONy i wszystko jest. I OSGI jeszcze. No właśnie. Jeżeli nie usuniemy splątania semantycznego, czyli pojęciowego pomiędzy modułami, to wszystkie zaklęcia techniczne nie działają, tak? Bo jeżeli nie odrobię lekcji na tym poziomie, czyli nie wyłonię sobie czystej abstrakcji pomiędzy modułami, to wciąż mam splątanie. Podam wam przykład. Jak myśli człowiek, który usunął konescencję? To jest slajd ze zeszłorocznej konfitury, gdzie człowiek pracujący w czołowym polskim portalu aukcyjnym pokazał model kanoniczny, akurat oparty na zdarzeniach. Akurat na zdarzeniach. Przed odrobieniem lekcji
i po odrobieniu lekcji. To nie jest zdradzanie tajemnic klienta, no bo oni to pokazali normalnie na slajdzie. Zobaczcie, był taki czas, gdzie jakiś moduł emitował zdarzenie. Pole czy kup teraz zmienione na fałsz. Czyli ja mówię do świata, słuchaj, ja mam w ogóle pole kup teraz u siebie w module i ono jest typu bull. I nie mogę już tego nigdy zmienić, bo inni się zapięli na te fakty. 500 innych modułów, czy tam nie wiem, chyba 200, tak, słucha tego i wie, że ja mam takie pole, takie wartości, nie mogę tego zmienić. Natomiast być może lepiej jest komunikować fakt, oferta straciła możliwość natychmiastowego zakupu. Dlaczego straciła? Nie interesuj się. To jest nasza sprawa w naszym module. To jest nasz model domenowy. Może oznaczono pole kup teraz w naszym module. Może ktoś zalicytował i nie można kupić teraz. Może użytkownik stracił przywilej tego typu aukcji, bo coś tam jest. 15 powodów, dla których oferta straciła możliwość natychmiastowego zakupu i się nie interesuj. Ty sobie słuchaj tego faktu, rób swoje rzeczy po swojej stronie. Ja tylko zgłaszam fakt na poziomie tym transportowym, mówmy się, na tym poziomie procesu biznesowego, który spaja mi komponenty. Czujecie różnicę? Użytkownik X jest aktualnie najwyższym licytującym. Dlaczego jest najwyższym? Nieważne. Może zalicytował, a może usunęliśmy tego, który był wyżej, bo nabroił w systemie i już nie jest fajny, już nie ma prawa licytacji. Jest bardzo wiele powodów, dla których to się mogło stać. To nie ma znaczenia, nie powinno mieć dla ciebie znaczenia. Jest taki fakt i możesz sobie listenera zrobić tutaj. Tak? Więc to są zupełnie dwa różne style komunikowania się. Oczywiście ten styl nastawiony na CRUDA, na operacje, żeśmy się zmieniły dane, on też ma swoje zalety. Będzie miał takie zalety, że ja tutaj mogę CRUDowe zdarzenia emitować i ktoś inny wpina się na bardzo prymitywne operacje. Nie muszę zmienić, nie muszę rzeźbić w module nadawczym, bo takie zdarzenia z wnioskiem, że klient stracił możliwość zakupu, to jest wniosek pewien płynący z modułu. Jeżeli pojawia się nowy proces biznesowy, to ja muszę dopisać kodzik, który te wnioski emituje w zdarzeniach. Wymaga to zmiany. Natomiast, że mam kodzik CRUDowy, nie muszę tutaj nic zmieniać, ale kodzik CRUDowy powoduje, że mam konesencję. Tak? Zmienię sobie moje zasoby, moje struktury danych, reszta się rozpada, więc w praktyce nie mogę tego zmienić. I w praktyce się okazuje, że jak mam na przykład ID dokumentu, to tam sobie zacznę tak, trzy pałki, numer dokumentu, gwiazdka, gwiazdka, coś tam, to rabat przekazałem przy okazji. Tak? I cały system jest sterowany wyrażeniami regularnymi. Widzieliście taki kodzik? Wtedy w systemie rządzi kasta regexp nazi. Tak średnio jeden na 100 programistów rozumie regexpy. Siedzi sobie taki w lektyce, przychodzi się do niego, ej mistrzu, napisz mi regexpa. Ostatni raz w tym tygodniu. Masz batonika. No dobra, przesuń się, ci pokażę, jak to się robi. I on kasuje i pisze od nowa, bo regexpów się nie edytuje, to wiecie, to się pisze od nowa, to jest najzdrowsze psychicznie. No mówię, jak jest. Więc trzeba o tym pamiętać, tak? Teraz jeżeli dokumentujemy system, na tym poziomie warto powiedzieć, dobra, jaki styl API przyjąłem w moim komponencie, zasobowy czy procesowy, jakie są reguły wyłaniania modelu kanonicznego, tak? O modelu kanonicznym nie porozmawiamy sobie z biznesem raczej. Z biznesem w DDD pogadamy sobie o bounded kontekście każdego z komponentów, ale o tym, co jest pala, to jest abstrakcja analityczna, to trzeba przeanalizować. I często spotykam zespoły, gdzie oni mówią, kurde, skądś my to znamy? Dokładnie taką noc było. Corpo Analytics, Corpo Architektem przysłali nam smutnego PDF-a. Tam był model kanoniczny zrobiony. I myśmy z tego modelu kanonicznego, z tych DTOS-ów, czy tam eventów, czy czegokolwiek, uczynili nasz model dziedzinowy, a z niego jeden do jednego uczynili schemat bazy danych i zrobione. Mieliśmy taska na analizę 3 miesiące, zrobiliśmy to w 5 minut. Nie było co robić, więc zapadliśmy na syndrom onanizmu technicznego i tam bawiliśmy się dockerem reaktywnym, czymś tam, nie? I ubaw popachy był. I to było fajne przez parę miesięcy, ale z czasem zaczyna się okazywać, że ten model kanoniczny opracowany tylko na transport procesowy, na wysyłanie rozkazów na przykład, ten model kanoniczny był zbyt wąski i przestała się w nim mieścić domena, tak? Bo zaczęliśmy poznawać głębiej i głębiej naszą domenę. Model kanoniczny nie był do tego opracowany, on był tylko opracowany do komunikacji, więc były dwie opcje, zmienić domenę albo hakować ją, wybraliśmy to drugie. I zaczęliśmy te regexpy wpychać tam, żeby się zmieściło, tak? Najlepiej na stringach wszystko zrobić, to oczywiście jest otwarte na rozbudowę, tak? I na statusach. Analitykowi się wydaje, że jak doda status, to jest otwarta rozbudowa, ale on nie wie, że jakiś smutny człowiek na koniec dnia pisze tam case'a w switchu, tak? Po prostu, to się samo nie rozbuduje, no ale dobra. Więc
wracając, tak, te nasze komponenty wdrażamy w kontenery i teraz jeżeli mam odpowiednią izolację API, to mam dużo swobody, że mogę ten dany komponent wdrożyć w różne kontenery, tam gdzie zaczyna mi to być bardziej na rękę. Na początku mogę to wrąbać w jeden wielki kontener, bo nie potrzebuję skalowania, z czasem mogę zacząć to skalować. I na początku mogę się komunikować binarnie, bo jest najszybciej, z czasem dopiero wejdę w jakieś komunikacje na stringach, bo one są modne w tym sezonie. Dobrze, i z tego powstaje nam the system. OK, więc teraz wracając, te cztery poziomy dokumentowania, teraz jak chcielibyście to przenieść do siebie, to musicie to zamieć na korpomowę, tak? Czyli tak naprawdę kontekstowy diagram to jest architektura korporacyjna, kontenery to jest wdrożenie, jak to będę wdrażał, komponenty to jest system złożony z komponentów, no i klasy to jest już architektura aplikacji. Tak jak mówiłem, mnie osobiście nie interesują konkretne klasy, tylko bardziej wyższego rzędu struktura i zasady przypisywania odpowiedzialności, na przykład do warstw, czy do pipe'ów i filtrów, zależy co przyjęliśmy, jaki styl. Simon Brown tutaj, on akurat ma inne podejście, on na poziomie klas zrobił toola, no bo na tym zarabia, zrobił toola, który czyta twój kodzik i z tego rysuje diagramy klas. Czy ja wiem, czy ma to sens? No, lepiej mieć taki rysunek niż nie mieć, tak? Ale dużo bardziej mi interesuje wyższego rzędu struktura generycznie, jak to wygląda. To, co nam się sprawdziło w jednym gigantycznym systemie, to było tak, mieliśmy komponentów 1000 z hakiem, nie dlatego, że była zbytnia ziarnistość, tylko dlatego, że to był gigantyczny system po prostu. I komponenty można jeszcze grupować sobie w moduły, czyli tam M po środku będzie, tak? Czyli moduł będzie moją jednostką deploymentu, a komponenty tylko po to, żeby podzielić pracę i logicznie to pogrupować ze sobą, więc to może się sprawić czymś większym. Dobrze, więc wracając do naszego architekta, mamy jeszcze 9 minut, więc takie generalne podejście, generalne parę strategii. Czasem jak widzicie jakiś twór ludzkiej myśli architektonicznej, możecie zadać pytanie, dlaczego to tak? I trzeba jasno zrozumieć, no często widzę taką sytuację, są sobie pokolenie młodych, zdolnych, dobrze zapowiadających się programistów i programistek, jest trzecie pokolenie, a ojcowie i założyciele ci pradawni, którzy jak w Prometeuszu puścili sobie krwi, żeby to zasiać, to życie, już ich dawno nie ma w mieście nawet, tak? I oczywiście ci młodzi tam krzyczą, ojejku, co za niemądrzy ludzie to zrobili, tak? Bo nie znają przyczyny, dlaczego to tak jest zrobione. Jak spotykam jakimś cudem później tych założycieli pradawnych, to oni mi tłumaczą, bo to myśmy zrobili, bo to i to i tamto. Więc we własnym interesie zalecałbym wam udokumentować, dlaczego tak. Bo jak nie udokumentujesz, to będą cię wytykać paluchami w galerii handlowej. Patrz, idzie ten. To ten? Tak, to chyba ten. To na GitHubie no, trochę to postarzał się, ale to ten. O ty, jeden, nie? Przyjemnie będzie? Bo oni nie ogarniają dlaczego, więc zostawcie im powód, dlaczego to tak było. Często dlatego po prostu mamy świętego chochoła, tak? Budujemy sobie 100 z 15 frameworków i tańczymy dookoła onanistyczne tanie szczęścia. I to jest fajne, bo być może organizacja jest na etapie zgromadzenia wiedzy, tak? Trzeba zgromadzić wiedzę, żeby iść do przodu, żeby tam nie zostać w tyle z ręką w nocniku. Czasem CV-driven architecture i to jest okej. Okay. Ja nie oceniam tutaj moralnie, czy to ty okradasz pracodawcę, czy nie okradasz pracodawcy. Nawet jeżeli okradasz, to nie oceniam moralnie, może w skali planety to jest dobre, tak? Bo poszerzasz jakiś potencjał, redukujesz entropię planety, nie wiem. Czasem to jest po prostu archeologia. Pytam się zespołu, dlaczego to tak zrobione? Bo nie wiem, przyszliśmy, tak było. Myśmy tylko dobździali Angulara i CQRS-a. Ale to tak już było, panie. Kiedyś w jednej organizacji dyrektor, on nie był mistrzem motywacji swoich pracowników, siedzi i przy pracownicy siedzą obok, mówi, my jesteśmy działem koprolitów. Jak sobie poszukacie koprolity, to są skamieniałe odchody dinozaurów. Jest taki dział archeologii, naprawdę, który się tylko tym zajmuje. I czasem tak jest. Musimy zawsze założyć, że ci przed nami mieli dobrą intencję. Oni robili jak z najlepszą intencją. Robili, bo mieli tyle wiedzy, tyle czasu, tyle informacji dostarczonych. Nie dało się tego wtedy zrobić lepiej. Właśnie. Bo jak myśli taki architekt? Więc warto wiedzieć, że jest coś takiego jak framework Kinefin. Kojarzymy? Kto się spotkał z Kinefin? To jest taki, powiedzmy, framework mentalny, nie że do Java. Framework do kategoryzowania systemów pod względem złożoności. Pewne systemy są oczywiste, czyli relacja między przyczyną a skutkiem jest oczywista. Patrzę, kategoryzuję, wiem co robić. Tu są najlepsze praktyki i wzorce, czyli to są tutoriale i szkolenia generalnie. W prawdziwym świecie. Tak naprawdę zaczyna się ciekawiej tutaj robić, gdzie
mam skomplikowany system. Mam dużo oczywistych rzeczy powiązanych ze sobą w tak zagmatwany sposób, że nie rozumiem tego na pierwszy rzut oka. Muszę obejrzeć sobie, zanalizować i będę wiedział, co robić. Tutaj wynajmuję zewnętrznego na przykład eksperta w danej dziedzinie i on mi to zanalizuje. Tak? To są dobre praktyki. Natomiast najciekawiej się robi po tej stronie, w systemie kompleks. Tak? Tutaj relacja między przyczyną a skutkiem jest nieosiągalna dla nas. Nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć. Po fakcie w historii widać, tak? Na przykład wiemy, dlaczego gospodarka w Polsce jest skrzaniona. To jest oczywiste, ale to się nijak nie ekstrapoluje na przyszłość, bo się świat zmienił, tak? I tu się zaczyna robić ciekawie. I plus systemy chaotyczne, które są momentami chaotyczne, później się gdzieś tam stabilizują. Więc być może x lat temu, jak powstawała pierwsza wersja systemu, to oni byli tu i przenieśli się tu. I teraz wam jest łatwiej. Teraz możemy się bawić tam nowymi zabawkami, tak? Więc trzeba o tym pamiętać, że pewne wersje systemu są tylko po to, żeby zdobyć wiedzę i przenieść się w inną ćwiartkę kinefin. Dalej, takie moja ogólna obserwacja. Przyczyna całego zła na świecie w IT to jest zbytne uogólnienie. Na poziomie architektury, na poziomie metodyki, na poziomie paradygmatu programowania. Są na poziomie architektury dwa typy architektów, takich patologicznych. Nie? Bo taki system możemy sobie wyobrazić jako plac budowy. I tutaj budujemy na przykład coś metaforyczną wieżę Eiffla, czyli coś, co pierwszy raz budujemy, nikt nie wie, jak to robić, to będzie eksperyment. Pewne z szablonu, gotowe rzeczy, to się wygeneruje scaffoldingiem, tutaj nie ma o czym myśleć, to jest co do dnia przewidywalne. Tak? I tak zwany temporary solution. Jakiś skrypcik w baszu, to się kiedyś przepisze, biznes obiecuje, to przepiszemy, jak będzie czas, to przepiszemy. A prawda jest taka, że to tu będą chcieli postawić lądowisko dla helikoptera na dachu, nie? Panie, ale tu fundamenty nie wytrzymają. To wskoczy, wzmocni fundamenty. To ja się zwalniam. I teraz przyczyna tego zła na świecie jest taka, że są dwa typy patologicznych architektów. Komplikator bierze sobie najbardziej sexy, intelektualnie stymulujące wyzwanie faliczne. Dobra, bo my budujemy rocket science, tak? I wszystko od ekierki jednym stylem, 17-warstwowym CQRS-em z event sourcingiem, wszystko. I mamy tutaj overengineering, czyli po polsku nakładanie gaci przez głowę. Drugi architekt, trywializator, taki prostak powiedzmy, no bierze najprostszą rzecz, wychodek, no to wieża Eiffla tak samo, z desek będziemy zbijać. Na drugim metrze już grawitacja nie wybacza. Właśnie, to jest problem w IT. Miałem ciekawą rozmowę z przyjacielem, że w IT jest taki problem, że nie ma grawitacji. Bo w budowlance oni mają łatwiej. Bardzo szybko głupie pomysły są weryfikowane i no. Natomiast u nas ktoś powie, ale przecież mamy testy. Bullshit, testy zaginają mi rzeczywistość i też mogę sobie nagiąć do rzeczywistości i nie ma tam żadnej grawitacji. Więc podstawa, dzielimy to na kawałki, tak? To są zupełnie różne moduły o różnej klasie złożoności, to jest różny kinefin, mogę je wykonać w zupełnie innym stylu architektonicznym i integrować. A jak się pomylę, to sobie przerobię kiedyś i zrobię tutaj, ale mały kawałek muszę przerobić, tak? No i oczywiście, czyli mamy mikroserwisy robić, to będzie dobre. No to zależy, tak? Podzielisz sobie na kawałki, jeżeli źle podzielisz, czyli nie użyjesz bounded kontekstu DDD, nie zrobimy sobie modelu kanonicznego, czy w DDD to się nazywa published language, język opublikowany poza bounded kontekst, którym się komunikujemy, to szlak wszystko trafi. To nie, jak sobie to w WSGI ja wrzucę z DTOsami, eventami, JSONami, ze wszystkim, to mi nic to nie da tak naprawdę, jeżeli będą konesencje, to jest ściema. Strategia. Też trzeba wiedzieć, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, czy wiecie, armia amerykańska. Znaczy, ja nie jestem może jakimś wielkim fanem doktryny USA, ale oni mają taką strategię, jeżeli przejmują nowe terytorium na świecie, to na początku wysyłają Navy SEAL, czyli 8 sprytnych chłopaków rozwiązuje problem w ciągu 24 godzin, czyli odstrzeliwuje komuś łeb. Następnie wchodzą Marinesi. Marinesi są szkoleni ze strzelania też, ale głównie z zaprowadzania nowego porządku, z zarządzania. Wchodzą i przez kilkanaście miesięcy zakładają nowy porządek i później wchodzą piechociarze i utrzymują ten porządek przez lata. Dobra, coś widzicie korelację do naszej branży? 8 sprytnych ninja w rejsach. Później mistrzowie Javy, tak jak wy, przepisują to, żeby działało porządnie. A później po prostu maintenance. Komandosi idą dalej. Ci idą dalej, a ci zostają. Więc trzeba dobrze wiedzieć, w którym etapie życia projektu jesteśmy i pewne decyzje są strategicznie podejmowane. Nie dlatego, że zarząd jest niemądry, tylko on może mieć bigger picture, troszkę większy. I najważniejsza rzecz, cel.
Bardzo często patrzę na architekturę, ktoś prosi, zrób audyt, powiedz mi, czy to jest dobra architektura. Dobra, dużo wzorców, nadźgane, razem, polepione, super fajne, nie? Jeżeli to jest CV-driven, no to jest dobra architektura. Natomiast jaki był cel? I zawsze pytam architekta, jaki cel przyświecał? A co to są cele architektoniczne w ogóle? A co są cele? A no właśnie. Jaki jest cel? Czy szybkość developmentu, czy szybkość zmian, czy otwarcie na rozbudowę, czy bezpieczeństwo? Jest bardzo wiele celów. I teraz jeżeli ja wstawiam jakąś technikę, jakiś wzorzec, jakieś podejście i ono realizuje cel, no to jest dobra architektura. To jest bardzo dobra, bo prowadzi mnie do celu. I tutaj, żebyście zapamiętali, ja szukałem, wbiłem w Google'a cel Polaka i wyskoczyło 51% B5 w TDI-u. Ale ponieważ to jest konferencja dla programistów, no to... Co? A, masz rację, to jest jeszcze taki niespełniony jeszcze. Ale ponieważ jesteśmy w IT, no to też Volkswagen, ale Huracan. Nie wiem, czy wiecie, Volkswagen Wagę kupił Lamborghini 2 lata temu. Cel. Oczywiście to jest symbol, to jest X, tak? Więc jak sobie cokolwiek podejmiesz decyzję, patrz na cel, czy to mnie prowadzi do celu. I kończąc już, bo przedłużyłem ostatnia myśl tylko. Są dwa typy decyzji, dylematów, pytań. Jeden typ decyzji, dylematów, pytań przybliża mnie albo oddala od celu. Widzicie to? Fajny, nie? Przybliża albo oddala od celu, a drugi typ dylematów, decyzji nie ma żadnego wpływu na moją odległość od celu. To jest bicie piany i strata czasu prywatnego. Wczoraj było afterparty, dużo było rozmów. Zadajcie sobie pytanie, który to był rodzaj pytań. I nie przedłużając dalej, dzięki za uwagę. Dziękujemy.